Spróbujmy w takim razie. Tego Hello World Avon. Niestety nie ma chyba. Multiline tak. O. I na dole guzik save. Zrobimy to tak troszeczkę surowo, że trzeba będzie zapisywać ręcznie. Normalnie byłoby tak, gdyby on się zapisywał sam, ale zrobimy tak, żeby się zapisywał ręcznie. Damy mu nazwę. Natomiast tego dajmy mu się rozepchnąć. Okay. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w ogóle z tej ciekawości. Czyli ostatni komponent multiline text jak on. A, czyli coś takiego. No w sumie tragedii nie ma, może być. Tam raz. Zmienimy mu jeszcze tylko ID na jakąś bardziej rozsądną. Guzikowi też. Czemu się do mnie czepiasz? Autofill hints attribute. Potrzebuję spotkaj mi z tym. Stability label. Provide either a view. Albo labelkę zrób. Albo hint. Hint to możemy zrobić. Tutaj jest ten tekst demo i był u góry. Teraz się przestał czepiać. A funkcja. Żadnej tworzenia klasy. To masz mi dodać importem to. I tą funkcję dopinamy do guzika. Ok. No i teraz trzeba się dostać do naszych preferencji i zapisać to. A tu w onCreate zaraz też zrobimy przywrócenie z zapisanych notatek. Więc jeśli chodzi o zapisanie. W zasadzie możemy. To odpalić od razu. Tutaj. Bo why not? Możemy od razu zaczytać starcie aplikacji, bo właściwie czemu nie? Tutaj podejrzewam będzie problem.
tego nie. Ktoś mu ta funkcja nie leży. Akurat było łatwe. A może tak musisz dostać, żebyś się przemknął. Zobaczmy, co twój gogle ci powie na twój temat. Można użyć w ten sposób. Czyli to tak samo. I będzie działało. Podobno. Pożyjemy, zobaczymy. To już, że to mamy, to teraz, żeby zapisać coś, potrzebny nam jest edytor. Zmienić nazwę, bo tam zmieniłem, więc. Inaczej. Tak. Tak. Nie widzi z tamtej funkcji. A teraz już widzi. Tak. I teraz już jest w porządku. Prawda, tutaj on ma jakiś. Tak, bo nie ma apply, to się zgadza. Na końcu musi być apply. I teraz tutaj tylko jest kwestia zapisania tego stringa tam. Że otwi tak string note. To jest. Najpierw jeszcze to nam się przyda. To jest nam potrzebne. To się nazywa multiline text in notes. A, nie chcę. Nie tak się klasa nazywała. Nie, to jest edit text zwykły, tylko że innego typu. Się nazywa multiline text, a to jest zwykły edit text. To też nie ma, ale już tu jest dużo łatwiej. A i ustawmy go, że. No ten się teraz. My ID. ID. Teraz tu mamy zapisane tamten. Notes to string. To nam zrzuci do zmiennej notes string ten, to co jest w notatkach. I teraz będzie można editor string, najpierw klucz.
Tak. Czyli zapisz pod takim kluczem to, co jest w tym. Apply, czyli zapisz. I tutaj odwrotnie powinniśmy zaczytać automatycznie przy czytaniu aplikacji. Zaczytanie jest tam prostsze. F string key default value, jeżeli nie jest zapisane puste. OK. I zapisz to do elementu notes. Tak. Okay. Palmy to. Dodatki. Zapisz. Wyjdźmy z aplikacji. Palmy ją jeszcze raz. No dobra, coś tu się źle zapisało. Ta część źle działa, na pewno, pobieranie. To nie jestem w stanie stwierdzić, czy zadziałało dobrze, czy nie, bo nie mam jak podejrzeć tamtego elementu. Natomiast tutaj na pewno nie do końca zadziałało to tak, jakbym chciał. Może się tam zajrzeć. Pani mówi Android device money. To nie działa, tak powiedzieć prehistoryczna prawdopodobnie.
Chciałem podejrzeć ten plik, bo nie wiem, czy on go źle zapisze, czy go źle czyta. I zrobiłem błąd i nie wiem, w którą stronę. Ciekawe, że jest taka. Ja ciekawe, czy nie. Prześledźmy to jeszcze raz. Jest edytor. Node string ustawiamy, że. A tu jest, może być problem. Nie tu string. Node to jest element ten. Get text. Taka drobna różnica. Aplikacje. Mamy. Nie ogarnię. O, teraz jest OK. I dopiszę jedną linijkę. A lepiej byłoby, gdyby ten guzik zapisz był tutaj. Nie ogarniam jeszcze, jak go zrobić, ale lepiej byłoby generalnie, gdyby on był tam, niż tutaj, bo tu go klawiatura chowa. Znowu wyjdźmy. Ubijmy aplikację. Jest. No dobra, to może słuchajcie jako dodatkowy challenge. Teoretycznie tu wchodzi. Powinno się dać. Fajnie, tutaj już to dawali w tym. Już to dawali w manifestie. Wstawiali ten. Według tego tutaj resmy. Właśnie o to mi chodzi, żeby tutaj zrobić ten guzik.
No i nie ma, nie widzę tutaj. Tego paska nie widać, więc jest dodatkowy. Właśnie to się zmieniało. A i nie ma tego res. Tu jest res. Nie ma tego generator. Parę. No dobra, inaczej. Znajdę to gdzieś.